We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good morning, dzień dobry. Welcome everyone. Dzień dobry. Witamy wszystkich serdecznie. Dziękujemy za udział w głównej sesji, która poświęcona będzie współpracy cyfrowej w praktyce, a konkretnie działalności dynamicznych koalicji. To właśnie o nich będziemy mówić jako o przykładach mechanizmów współpracy wielostronnej w wymiarze cyfrowym. Najpierw posłuchamy wypowiedzi przedstawicieli dynamicznych koalicji. Będą oni mówić o tym, w jaki sposób ich praca wnosi wkład do debaty na konkretne tematy, którymi się zajmują. W drugiej części naszego spotkania przeprowadzimy strategiczną dyskusję na temat tego, w jaki sposób dynamiczne koalicje mogą przyczynić się do szerszej współpracy cyfrowej i w jaki sposób mogą wzmacniać działanie IGF. Będziemy także mieli okazję wysłuchać wypowiedzi znamienitych gości, w tym gości reprezentujących Departament ONZ do spraw społeczno-gospodarczych, Wielostronną Grupę Doradczą MAK, a także Biuro Wysłannika do spraw technologii przy sekretarzu generalnym ONZ. A zatem, jeżeli chodzi o dynamiczne koalicje, pamiętajmy, że jest ich aż 17, a zatem jest to dość szeroka grupa. Miejmy nadzieję, że uda nam się bliżej przyjrzeć tym zagadnieniom, które są szczególnie ważne, jeżeli chodzi o ich działalność. Będziemy mieć 40 minut, które przeznaczymy na sesję pierwszą. Warto podkreślić, że praca dynamicznych koalicji jest niezwykle ważna na forum IGF, ale także w odniesieniu do wyzwań związanych z zarządzaniem internetem, a także wyzwań w ogóle dotykających nasz świat. Ponieważ pamiętajmy, że przed nami tych wyzwań jest bardzo wiele, mamy do czynienia z globalnym kryzysem dotyczącym zdrowia, mówimy o zmianach klimatycznych, to jest bardzo gorący temat. O tym wszystkim musimy rozmawiać. Musimy także rozmawiać o bezpieczeństwie, o prawach człowieka. W naszym społeczeństwie toczą się przemiany, które zachodzą w sposób bardzo dynamiczny. A współpraca w wymiarze cyfrowym, współpraca wielostronna jest dziś potrzebna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Zastanowimy się dzisiaj nad tym, w jaki sposób dynamiczne koalicje mogą pomagać nam rozwiązywać problemy związane z działalnością w wymiarze cyfrowym. Za chwilę oddam głos pani Tatianie Tropinie, która łączy się z nami przez internet. I tutaj wykorzystamy właśnie ten model hybrydowy, ponieważ wielu prelegentów, którzy będą dzisiaj zabierać głos, będą łączyć się z nami właśnie poprzez internet. A zatem oddaję głos Tatianie. Omówmy pierwszy obszar działalności dynamicznych koalicji. Dzień dobry, dziękuję ci, Jenny, dziękuję za oddanie mi głosu. Mam nadzieję, że ta sesja będzie dla nas wszystkich bardzo interesująca. Kilka uwag wstępnych dotyczących wszystkich dynamicznych koalicji. Przedstawiciele tych koalicji będą wypowiadać się zarówno tutaj w Katowicach, jak i przez internet. I bardzo proszę o to, aby trzymać się limitu czasowego, który wynosi 3 minuty. Proszę tego limitu nie przekraczać, ponieważ po prostu nie mamy więcej czasu. Absolutnie nie powinniśmy przekroczyć 4 minut na każdego uczestnika. Jak powiedziała Jennifer, będziemy omawiać bardzo palące kwestie, kwestie, które wymagają współpracy wielostronnej. W tym wymagają zaangażowania dynamicznych koalicji i wiemy, że te koalicje bardzo dużo robią, jeżeli chodzi o te ważne kwestie i pierwszą z tych kwestii będzie kwestia płci i równości
płci. I tutaj zwracam się do przedstawiciela jednej z koalicji dynamicznych, które właśnie zajmują się tym zagadnieniem. Bardzo proszę o to, aby odnieść się do kwestii równości praw w wymiarze cyfrowym, do nierówności społecznych, gospodarczych, a także nierówności dotyczących płci. W jaki sposób możemy zadbać o tym, o to, aby wszystkie tworzone w wymiarze cyfrowym polityki uwzględniały kwestie właśnie płci i zapewniały równość płci. Oddaję głos. Niestety wydaje mi się, że nie mamy połączenia z przedstawicielem tej koalicji dynamicznej. Czy jest inny przedstawiciel tej samej grupy, który chciałby odnieść się do tego zagadnienia? Mówimy o dynamicznej koalicji do spraw płci. Jeżeli nie mamy przedstawiciela tej koalicji, to może pozostawmy te kwestie na później. Jeżeli przedstawiciel tej koalicji zgłosi się później, proszę o informację. Oddam bardzo chętnie głos. A teraz przejdźmy do dynamicznej koalicji zajmującej się publicznym, powszechnym dostępem do bibliotek. Ze złożonych nam sprawozdań wnioskujemy, że Państwa działalność jest niezwykle ważna w kontekście między innymi kryzysu, z którym mamy w tej chwili do czynienia. A zatem pytanie dotyczy tego, w jaki sposób działanie tej koalicji może przyczynić się między innymi do zapewnienia równego i sprawiedliwego dostępu do bibliotek. Niestety nie widzę przedstawiciela wśród nas. Nie jestem pewna, czy przedstawiciel tej koalicji jest z nami, czy jest przedstawiciel koalicji dynamicznej do spraw powszechnego dostępu do bibliotek. Tak, jestem. Dziękuję bardzo za wprowadzenie. Cieszę się, że mogę być z Państwem i zabierać głos jako pierwsza. Ja reprezentuję Dynamiczną Koalicję do Spraw Swobodnego Powszechnego Dostępu do Bibliotek. To jest niezwykle istotny obszar działalności. Wpisuje się także właśnie w prawo do swobodnego dostępu do wiedzy eksperckiej, do wiedzy w ogóle. I myślę, że warto nakreślić tutaj kilka podstawowych tendencji, które dostrzegamy w naszych pracach, które prowadziliśmy szczególnie w ostatnich kilku miesiącach. A więc przede wszystkim chciałabym podkreślić elastyczność, a także innowacyjność, jeżeli chodzi o dostęp do zasobów bibliotecznych, a zatem wykorzystywane są technologie internetowe, technologie Wi-Fi, mamy hotspoty, które są organizowane w budynkach bibliotecznych i które mają zapewnić użytkownikom dostęp do internetu, do technologii cyfrowych. Zależy nam na tym, aby nikogo nie pozostawić z tyłu. Chcemy zapewnić powszechny dostęp nawet tym osobom, które nie mają na przykład w domu dostępu do internetu. Bardzo ważne jest to, aby każdy mógł wykorzystać dostęp do internetu, mógł skorzystać także z internetu, na przykład także, aby uczestniczyć w możliwościach związanych z kształceniem ustawicznym, z jakimiś szkoleniami, a zatem na to jesteśmy jak najbardziej otwarci. Uważamy, że są to narzędzia bardzo elastyczne i powinny być one do dyspozycji wszystkich zainteresowanych osób, a zatem staramy się właśnie publikować i prowadzić pracę na temat zaleceń dotyczących tworzenia polityk publicznych, które kładą nacisk na udostępnianie takich technologii, w tym między innymi technologii opartych na szerokopasmowym dostępie do internetu. Kilka dni temu opublikowaliśmy taki dokument roboczy, który dotyczy wpływu powszechnego dostępu do internetu na
znajomość kształtowanych regionalnie polityk. W tym dokumencie podsumowujemy zbierane dane, a także zastanawiamy się, jakie grupy użytkowników korzystają szczególnie z takich mechanizmów powszechnego dostępu do internetu. Wiem, że w niektórych obszarach mamy dowody na to, że jest duże zapotrzebowanie, na przykład na to, aby w bibliotekach pracownicy mogli na bieżąco udzielać pomocy i wsparcia użytkownikom, na przykład w zakresie wyszukiwania konkretnych, interesujących ich stron internetowych. A zatem to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że uda nam się kontynuować pracę równie skutecznie w przyszłości. Bardzo dziękuję. Dziękuję, że zmieściła się Pani w czasie. Muszę powiedzieć, że cieszę się, że mogę być moderatorką tej sesji, bo jestem bardzo zainteresowana pracami takich koalicji, między innymi jak Pani koalicja, która działa bardzo prężnie. Przejdziemy teraz do kolejnej kwestii neutralności sieci. Chyba jest z nami Chris, który jest przedstawicielem tej właśnie koalicji. Chris, w Waszym sprawozdaniu wspominaliście o tym, że podkreślacie to, jak ważna jest otwartość internetu, szczególnie w czasie kryzysu. A zatem z perspektywy Państwa dynamicznej koalicji, co możemy zrobić, aby zapewnić, że internet pozostanie rzeczywiście otwarty także w dobie obecnego kryzysu? Dziękuję bardzo. O, widzę, że mnie widać. Obawiałem się, że będzie tylko mnie słychać, ale nie będziemy mieć wizji, ale na szczęście jestem. Bardzo dziękuję. Chciałbym odnieść się do tego sprawozdania, które przedłożyliśmy. Bardzo przepraszam, ciężko mi czasami trzymać się czasu, ale mam nadzieję, że mi się uda. Ja jestem przedstawicielem tylko jednej z 17 koalicji, a zatem będziemy mieć jeszcze tutaj szansę omówić inne ważne kwestie. W naszej dynamicznej koalicji koncentrujemy się na interoperacyjności i opublikowaliśmy raport właśnie tego dotyczący i na szczęście praktycznie wszyscy członkowie naszej koalicji mieli okazję przyczynić się do jego powstania. Jeżeli chodzi o naszą działalność, to po pierwsze chciałbym podkreślić, że koncentrujemy się na neutralności i to jest kwestia, która jest niezwykle ważna. Jest to tak naprawdę warunek konieczny, ponieważ wszystkie platformy internetowe, które funkcjonują w internecie, muszą być neutralne, muszą mieć możliwość współpracy z innymi aplikacjami, z innymi systemami, a zatem to trzeba zapewnić na pewno, więc musimy zapewnić możliwość współpracy pomiędzy różnymi systemami, nawet jeżeli taki system jest stworzony przez inną firmę, musi istnieć możliwość współpracy, a zatem ta neutralność jest niezwykle ważna, tak aby zapewnić możliwość współpracy i współdziałania. Ale oczywiście nie jest to zawsze bardzo proste. Mamy do czynienia z różnymi firmami, Skype, Facebook. Nie zawsze te wszystkie platformy są ze sobą kompatybilne. A zatem kompatybilność, interoperacyjność to jest coś, co jest niezwykle ważne. Na tym się koncentrujemy. I tutaj prowadzimy między innymi rozmowę z organami regulacyjnymi, a także z innymi interesariuszami. I opracowaliśmy nawet taką opinię, czy podsumowanie naszego stanowiska dotyczącego interoperacyjności. I tutaj widzę, że potrzebna jest bardzo jasna wizja naszych prac w przyszłości, jeżeli chodzi o te kwestie. Druga kwestia dotyczy właśnie regulatorów. I tutaj myślę, że warto przytoczyć przykład Francji i Norwegii, gdzie regulatorzy rzeczywiście robią bardzo dużo, aby zapewnić neutralność w sieci. Chyba wszyscy wiedzą tutaj na tej sali, że około 5-6 lat
temu zaczęto w poszczególnych krajach przyjmować przepisy dotyczące tego, że należy zapewnić otwartość internetu. Ale tak naprawdę czym jest ta otwartość internetu? To tak naprawdę może oznaczać co innego dla każdego kraju. I bardzo trudno jest to rzeczywiście wyegzekwować. Podejście poszczególnych krajów jest bardzo różne, jeżeli chodzi o tę neutralność. Podejście jest inne w Meksyku, inne w Brazylii, a jeszcze inne w Wielkiej Brytanii, skąd ja pochodzę. I to jest kolejna kwestia. Jeszcze jedna uwaga, którą chciałbym poczynić, to to, że w przeszłości mieliśmy do czynienia z różnymi problemami, jeżeli chodzi o dostęp twórców treści do zapotrzebowania zgłaszanego przez użytkowników. Mówię tutaj na przykład o Netflixie, o YouTubie, innych tego rodzaju platformach, a zatem do tego także się odnosimy. Jest to problem coraz bardziej widoczny. I współpracowaliśmy tutaj w tym zakresie między innymi ze specjalistą z Korei, który naprawdę bardzo nam pomógł, między innymi w rozmowach z takimi platformami jak Netflix, a więc jest to bardzo istotna kwestia, ta neutralność. I jeszcze kilka lat temu tak naprawdę nie do końca podkreślano to, jak ważna jest to kwestia, a pamiętajmy, że prace naszej koalicji zaczęły się jakieś 7-8 lat temu. Zaczęliśmy działalność w 2013 roku. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, to wszystko zaczęło się na Bali. A więc tutaj już jest, spotykamy się po raz 9 i nie rozmawiamy już teraz o Skype'ie, o WhatsAppie, ale o zupełnie nowych problemach, które się przed nami pojawiają. A zatem o tej neutralności, o odpowiednim traktowaniu podmiotów internetowych, takich platform jak Skype, jak WhatsApp, jak Zoom. A zatem chodzi tutaj w tej chwili bardziej o dotarcie do tych przedsiębiorstw i firm, które zapewniają i publikują treści w sieci. Uważa się, że tutaj konieczne są szersze regulacje i myślę, że to jest ważna kwestia, o której będziemy mówić jeszcze w przyszłości. I chyba to tyle, jeżeli chodzi o naszą działalność. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy, Chris, i powodzenia w prowadzeniu zajęć, do których wracasz. Uderzyło mnie coś, co ostatnio przeczytałam w gazetach. Mianowicie czytałam gazetę, mając cały czas na myśli współpracę cyfrową i pomyślałam sobie, że są ciągle jeszcze dwie dynamiczne koalicje, co do których nie jestem pewna, czy mamy przedstawicieli na platformie Zoom, bądź też w Katowicach, bo zorientowałam się, że dynamiczna koalicja, która zajmuje się globalną łącznością, połączyła siły z dynamiczną koalicją do spraw neutralności sieci. I chciałam zadać takie pytanie, co możemy zrobić, aby zagwarantować otwarty internet w czasie kryzysu z perspektywy właśnie łączności. Jane, jeżeli jesteś z nami, to bardzo proszę, spróbuj odnieść się do tego pytania. Jeżeli nie ma Jane, to może ja odpowiem, że faktycznie koalicja dynamiczna zajmująca się neutralnością sieci współpracowała ściśle z dynamiczną koalicją zajmującą się odpowiedzialnością platform, a także dynamiczną koalicją, która zajmuje się łącznością. Więc jeżeli nie ma Jane, to może ja spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo dziękuję, Chris. Może Jane dołączy do nas nieco później. W takim razie teraz przekażę już głos Jennifer. Jennifer nie widzę w naszym pokoju na platformie Zoom. Być może jest w Katowicach. A jeśli jej nie ma, to może wrócimy do Jennifer później. Jestem, dziękuję Tatiano, ale Jane nie widzę tutaj na miejscu w Katowicach. Z pewnością będziemy mieć jeszcze czas, żeby wrócić do Jane i do pozostałych
dynamicznych koalicji na późniejszym etapie. Więc teraz już nie przedłużając, przejdźmy dalej, przejdźmy do kwestii zrównoważonego rozwoju środowiskowego i zmian klimatu. To temat bardzo palący, temat, który jest przedmiotem gorących debat w trakcie tegorocznej edycji IGF, jak również zeszłorocznej edycji szczytu cyfrowego. I chciałabym teraz udzielić głos Koalicji Dynamicznej do Spraw Praw i Zasad IRPC. I zastanawiam się, czy mamy przedstawiciela tej koalicji z nami na Zoomie. Santosz wygląda na to, że jest z nami. A zatem wiemy o tym, że dynamiczna koalicja, którą reprezentujesz, zajmuje się całym zakresem problemów, które wiążą się z prawami człowieka w obszarze cyfrowym. I zauważyliśmy, że w tym roku przede wszystkim wasza koalicja zajmuje się takimi wysiłkami, które zmierzają do tego, żeby zarządzanie internetem było bardziej zielone. Nie wiem, czy wszyscy rozumiemy do końca, na czym to polega. Bardzo prosimy o wyjaśnienia. Czy Santosz jest z nami na Zoomie? Tak. Ale nie wiem, dlaczego go nie słyszymy. Natomiast jeżeli nie ma Santosza z nami na Zoomie, to może ktoś inny mógłby wystąpić w jego imieniu. Dzień dobry. Nie byłam przygotowana, ale dziękuję za udzielenie mi głosu. Oczywiście. Pokrótce opowiem o tym, czym się zajmujemy w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska. W naszej pracy odnosimy się zawsze do Karty Praw Podstawowych. Jeden z artykułów, artykuł 4, czyli prawo do rozwoju, jest ściśle powiązane również ze zrównoważonym rozwojem środowiska. I w ostatnich latach, w trakcie naszych prac, doszliśmy do wniosku, że jest to właśnie taka kwestia, która jest naprawdę bardzo paląca, a której jeszcze nie ma w głównym programie Forum Zarządzania Internetem. Dlatego doprowadziliśmy do tego, aby ta kwestia była przedmiotem debat podczas szczytu IGF w 2018 roku. Wtedy odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące tych właśnie kwestii, dotyczące zrównoważonego rozwoju środowiska. A potem wróciliśmy do tych rozmów podczas szczytu w 2019 roku. Była wtedy duża sesja poświęcona zmianom klimatu i zarządzaniem internetem właśnie w kontekście zmian klimatu. I od tego czasu współpracujemy z wieloma partnerami, między innymi EuroDig w 2020 roku i w tym roku wspólnie uczestniczyliśmy w dwóch sesjach dotyczących zrównoważonego rozwoju środowiska. I podczas tegorocznej edycji IGF również wracamy do tych dyskusji. Dzisiaj po południu będziemy rozmawiać na temat mechanizmów sztucznej inteligencji, środowiska naturalnego i praw człowieka. Uważamy, że to są bardzo istotne kwestie, które trzeba naświetlać, zwłaszcza w kontekście bardzo dużego zainteresowania tymi sprawami młodzieży, młodego pokolenia. Cieszymy się, że szczyt IGF również w tej chwili te kwestie ujmuje w swoim programie. Sporo się dzieje, nie tylko w ramach szczytu cyfrowego ONZ, ale również lokalnie
a więc na przykład współpracujemy z agendą UNEP i podejmujemy wiele wysiłków pomiędzy kolejnymi edycjami IGF. Jeśli chodzi o przykłady zarządzania internetem, które będzie nieco bardziej zielone, to właśnie niedawno zakończyła się taka sesja międzysesyjna we współpracy z EuroDig i wspólnie staramy się zastanawiać nad tym, jak to zrobić, żeby zarządzanie internetem było bardziej przyjazne dla środowiska. Chcemy się upewnić, że nowe technologie są zrównoważone również pod względem ochrony środowiska naturalnego. Bardzo dziękujemy. Myślę, że to była nowa wiedza dla wielu z nas i bardzo się cieszymy, że toczą się te wysiłki podejmowane wspólnie z EuroDig. A więc widzimy, że dynamiczne koalicje podejmują współpracę również z organizacjami krajowymi, że toczą się takie inicjatywy, które mają miejsce również poza spotkaniami w ramach szczytu IGF. I rzeczywiście będą jeszcze takie sesje dzisiaj po południu i wydaje mi się, że jutro również, dotyczące zrównoważonego rozwoju środowiska. Czy ktoś w tej chwili chciałby jeszcze się wypowiedzieć w tej kwestii? Czy może jest taka osoba na platformie Zoom? Tatiano, ciebie o to pytam. Nie widzę, żeby ktokolwiek się zgłaszał, ale gdyby były osoby chętne, to bardzo prosimy o naciśnięcie ikonki, że Państwo się zgłaszają. Dzień dobry, czy Państwo mnie słyszą? Tak, słyszymy. Bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. Chciałbym poruszyć jedną kwestię. Wydaje mi się, że zanim zaczniemy mówić o współpracy cyfrowej, musimy najpierw zdefiniować naturę i cechy charakterystyczne dobrego internetu. Czym jest dobry internet? Czym jest dobra przestrzeń cyfrowa? Jakiego rodzaju internet i cyberprzestrzeń chcemy wspólnie kształtować? Czy chcemy kształtować przyjazny internet w sposób, który zorientowany jest wyłącznie na ciągły rozwój? Czy chcemy kształtować taki internet, który będzie przyjazny środowisku? Czy chcemy, żeby internet był przede wszystkim stabilny? Czy chcemy kształtować internet, który stanie się nowym polem bitwy dla cyberprzestępców? Wydaje mi się, że naprawdę ważne jest to, żebyśmy zaczęli od zdefiniowania tego, jaki internet chcemy kształtować, zanim w ogóle będziemy mówić o globalnej współpracy cyfrowej. Bo jeżeli chcemy rozwijać gospodarkę cyfrową, komunikację cyfrową, handel cyfrowy, to musimy zastanowić się, czy to jest możliwe w środowisku, które jest niestabilne, w środowisku, które można nazwać środowiskiem uzbrojonym. I wydaje mi się, że musimy się zgodzić co do tego, że musi to być przestrzeń bezpieczna, promująca pokój i trzeba się zastanowić nad tym, jaka tutaj będzie rola do odegrania przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że ten komentarz z mojej strony również znajdzie swoje odzwierciedlenie w oficjalnych dokumentach szczytu IGF. Chciałbym również poprosić o to, żeby właśnie ta kwestia, a właściwie moja prośba o to, aby zdefiniować podstawowe cechy charakterystyczne internetu, które chcemy kształtować, chciałbym poprosić, aby to się znalazło w naszym programie. Bardzo dziękuję. Oczywiście również definicja internetu, który chcemy kształtować, jest przedmiotem pracy dynamicznych koalicji i pewnie do tego jeszcze wrócimy w drugiej części naszej sesji. A teraz już przekazuję głos Jennifer.
wydaje mi się, jeśli się nie mylę, że teraz gotowa już jest Jasmin do zabrania głosu na temat pracy dynamicznej koalicji do spraw odpowiedzialności platform. Bardzo dziękuję, Jennifer. W tej chwili będziemy rozmawiać na temat pojawiających się nowych regulacji, na temat nowej struktury rynku, na temat treści cyfrowych, danych, praw konsumentów, jak również ochrony praw konsumentów. Bardzo taki rozległy obszar do dyskusji i są takie dynamiczne koalicje, które właśnie tymi tematami się zajmują. Tatiana powiedziała, że Jasmin jest już przygotowana na platformie Zoom. I za chwilę przekażę jej głos. Kwestia moderowania treści znajduje się w centrum debaty na temat regulowania przestrzeni cyfrowej, zwłaszcza w trakcie pandemii COVID-19. Nad tym się pochylaliśmy i musimy się zastanowić nad tym, w jaki sposób prace dynamicznych koalicji mogą się przyczynić do tego, żeby moderowanie treści cyfrowej było zgodne z ramami praw człowieka, było transparentne, było bezpieczne i inkluzywne. Jasmin, przekazuję Ci już głos. Dzień dobry wszystkim. Bardzo się cieszę, że jestem tu z Państwem. Cieszę się, że mogę reprezentować naszą dynamiczną koalicję. Nasze prace dotyczą różnych aspektów odpowiedzialności platform, jak również kwestii regulacyjnych. Staramy się zbliżać do siebie decydentów, przedstawicieli świata nauki i sektora prywatnego, a więc staramy się, aby to był taki wielostronny wysiłek. Wysuwamy nasze rekomendacje dotyczące działalności na platformach cyfrowych, która jest zgodna z poszanowaniem praw człowieka. Proponujemy najlepsze praktyki i skuteczne rozwiązania. I w tym roku, również podczas tego szczytu IGF, będziemy dzielić się z Państwem prawdopodobnie jutro nowym glosariuszem, który zawiera najważniejsze terminy dotyczące polityk wdrażanych w odniesieniu do platform cyfrowych. Nasze wysiłki koncentrują się przede wszystkim na rozpowszechnianiu nowych dokumentów i polityk na arenie globalnej i chcemy, żeby te najlepsze praktyki to były takie praktyki, które są właśnie kompatybilne z prawami człowieka. To pozostaje dla nas najważniejszym tematem od wielu lat. Przepraszam, jeżeli ja mówię w sposób nieco chaotyczny, ale to dlatego, że tutaj jest bardzo wcześnie. Łączę się z Państwem z Brazylii, jest 6 rano. I właściwie to tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Było to dla nas absolutnie zrozumiałe i serdecznie dziękujemy za ten wkład. Chcielibyśmy tutaj przedstawić wysiłki podejmowane przez wszystkie dynamiczne koalicje, więc serdecznie dziękujemy za połączenie się z nami o tak wczesnej porze z Brazylii. Ci z Państwa, którzy jutro również będą uczestniczyć w sesji, która zrzesza przedstawicieli dynamicznych koalicji, będą mogli zobaczyć, jak wygląda ten nowy glosariusz. I teraz już przejdziemy do dynamicznej koalicji, która zajmuje się prawami człowieka w środowisku cyfrowym. Muszę przyznać, że miałam przyjemność uczestniczyć w sesji tej koalicji zorganizowanej w ramach forum IGF wczoraj i byłam pod ogromnym wrażeniem tego, czym ta koalicja się zajmuje. Widzę, że przedstawicielka tej koalicji już jest na platformie Zoom, a więc moje pytanie jest następujące. W jaki sposób prace dynamicznej koalicji zajmującej się prawami dziecka w przestrzeni cyfrowej mogą również odnieść się do kwestii wyzwań dotyczących najnowszych regulacji? Dzień dobry, dziękuję za oddanie głosu. Ja łączę się z Państwem z Berlina, nie jest aż tak wcześnie rano, ale zacznę od tego, że nasza koalicja w tym roku zmieniła swoją nazwę. Wcześniej nazywana była Dynamiczną Koalicją do Spraw Bezpieczeństwa Dzieci w Środowisku Online, a teraz nazywa się Dynamiczną Koalicją do Spraw Praw Dziecka w Środowisku Cyfrowym. Dlaczego? Dlatego, że w naszej pracy zajmujemy się kwestiami dotyczącymi
dotyczącymi praw człowieka, dotyczącymi prywatności, wolności słowa, swobody dostępu do informacji, a także chcemy wyważyć te kwestie z prawem do ochrony dzieci. I chyba już 30 lat temu ONZ przyznało, że dzieci wymagają specjalnej ochrony. Ich prawa są szczególnie narażone i trzeba te prawa szczególnie chronić. A pamiętajmy, że prawa dziecka to także prawa człowieka, więc musimy zapewniać ochronę tych praw człowieka w każdym zakątku świata. Należy to zawsze podkreślać. Nasze prace toczą się już od 30 lat i można powiedzieć, że w tej chwili nasza dynamiczna koalicja współpracuje z różnymi agendami, w tym z Komisją ONZ do spraw praw dziecka i wspólnie tworzymy nowe standardy dotyczące tego, w jaki sposób należy zrozumieć prawa dziecka do ochrony, a także zarazem do uczestnictwa w środowisku cyfrowym. Staramy się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób dbać o najlepsze interesy dzieci w procesie tworzenia nowych polityk oraz w procesie zarządzania internetem. Musimy pewne prawa wyważyć i wiemy, że zawsze jest to przedmiotem debaty, w jaki sposób wyważyć wolność słowa, a zarazem ochronę praw dzieci. Prawo do prywatności to także kolejna kwestia. Prywatność użytkowników z jednej strony, ale z drugiej strony istnieje też prawo do ochrony użytkowników internetu, w tym dzieci. I w ostatnim czasie jeden z członków naszej dynamicznej koalicji przeprowadził takie badanie, które wykazało, że prawie 70% respondentów, którzy wzięli udział w badaniu, potwierdziło, że priorytetowo traktowałoby raczej ochronę dzieci, a nie prawo do ich indywidualnej prywatności. Ale my uważamy, że niekoniecznie musi być między tymi dwiema kwestiami konflikt, że te dwa prawa da się wyważyć. Takie jest nasze podejście. Wczoraj odbyła się sesja naszej dynamicznej koalicji i tam pochyliliśmy się właśnie nad tym zagadnieniem dotyczącym zharmonizowanych ram prawnych, które miałyby być tworzone w najlepszym interesie dzieci. I tutaj braliśmy pod uwagę szczególnie artykuł numer 3 konwencji ONZ o prawach dziecka, a także artykuł 24 Karty Praw Człowieka Unii Europejskiej. I podkreślamy tutaj właśnie, że to prawa dzieci i najlepszy interes dzieci zawsze powinny przeświecać nam jako podstawowy cel. To tyle z mojej strony. Bardzo serdecznie dziękuję za udzielenie mi głosu i będę z uwagą przysłuchiwać się podsumowaniom prac innych dynamicznych koalicji, ponieważ wszystkie dynamiczne koalicje naprawdę wnoszą ogromny wkład, jeżeli chodzi o podkreślanie najważniejszych praw człowieka w internecie. Bardzo dziękuję za przekazanie nam najważniejszych uwag na temat prac, które prowadzi Państwa dynamiczna koalicja zajmująca się prawami dzieci. A zatem widzimy, że współpracujecie zarówno w samej koalicji, ale widzimy, że poszczególne dynamiczne koalicje także przyjmują takie podejście wielodyscyplinarne, wielostronne, współpracują z różnymi podmiotami, między innymi po to, aby chronić dzieci w środowisku cyfrowym. A teraz oddam głos Tatianie, współmoderatorce, która opowie nam więcej o obszarze numer 4, który dotyczy wspierania cyfrowej współpracy. Bardzo dziękuję. Zanim przejdziemy do współpracy cyfrowej, chciałabym podkreślić dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o koalicję, dynamiczną koalicję do spraw płci, to podkreśliliśmy, że kwestia łączności jest bardzo ważna, ale też te kwestie płci trzeba wziąć pod uwagę w każdym wymiarze współpracy cyfrowej. I tutaj teraz chciałabym zadać takie pytanie przedstawicielce tej koalicji. W jaki sposób powinniśmy odnosić się do tych powiązań pomiędzy nierównościami cyfrowymi, a nierównościami społeczno-gospodarczymi w kontekście globalnego kryzysu
kryzysu zdrowotnego. A więc co mogą zrobić dynamiczne koalicje, aby zapewnić równość polityk cyfrowych, jeżeli chodzi o płeć między innymi. Tak, dziękuję bardzo za oddanie mi głosu. Jeżeli chodzi o naszą koalicję dynamiczną do spraw płci, to właśnie pochylamy się nad kwestiami równych praw poszczególnych płci. Chcemy je uwzględniać w politykach dotyczących obszaru cyfrowego. Uważamy, że jest to kwestia niezwykle ważna, jeżeli chodzi o środowisko cyfrowe, które bardzo się zmieniło w czasie pandemii koronawirusa. W naszej pracy dostrzegamy, że musimy priorytetowo traktować szczególnie prawa kobiet, a także płci, które są w jakiś sposób marginalizowane. Musimy dbać o to, aby miały one odpowiednie, równe prawa, jeżeli chodzi o posiadane umiejętności, a także bezpieczeństwo, na które mogą liczyć w sieci. Widzimy w tej chwili, że w wielu wymiarach kobiety cały czas jeszcze stoją na słabszej pozycji niż mężczyźni, a zatem trzeba starać się promować ich prawa, jeżeli chodzi o dostęp między innymi do żywności, do usług medycznych, do podstawowych usług, do edukacji. Pamiętajmy, że jest to niezwykle ważne, ale czasami w niektórych krajach dostęp do takich dóbr może być między innymi dla kobiet bardzo ograniczony. Uważamy, że bardzo ważne jest to, aby brać pod uwagę ten rozdźwięk pomiędzy płciami w różnych wymiarach, w wymiarze społecznym, w wymiarze gospodarczym i prowadzić dyskusję na ten temat, tak abyśmy mogli tworzyć polityki i przestrzeń cyfrową, która w sprawiedliwy sposób będzie podchodziła do praw poszczególnych płci. Musimy oczywiście przyjąć podejście wielowymiarowe i wielosektorowe do tego zagadnienia. Oczywiście kwestie dostępu, kwestie praw są niezwykle ważne. Oczywiście musimy to wszystko wyważyć z kwestiami prywatności i tak dalej. A zatem to jest niezwykle istotne. Bardzo dziękuję za oddanie nam głosu. Dziękuję. A teraz przejdziemy do kolejnego uczestnika i kolejnego obszaru tematycznego dotyczącego promowania współpracy cyfrowej. I tutaj chciałabym poprosić przedstawiciela Dynamicznej Koalicji do Spraw Młodzieży. Aileen, jestem przedstawicielem. Miała ona łączyć się z nami przez internet. Niestety mamy problem z połączeniem, ale mamy przedstawiciela tej Dynamicznej Koalicji, który akurat jest z nami tutaj w Katowicach. Mam nadzieję, że odniesie się do mojego pytania. A pytanie to brzmi, ze złożonych przez Państwa dokumentów wnioskowaliśmy, że w 2021 roku Państwa Dynamiczna Koalicja realizowała mnóstwo zadań i działań związanych z inkluzywnością internetu, a także ze współpracą cyfrową. I chciałabym zapytać o to, jakie jest miejsce w tej współpracy cyfrowej dla ludzi młodych, w jaki sposób młodzi ludzie mogą przyczynić się do promowania tej cyfrowej współpracy. Dziękuję bardzo. Akurat udało mi się ustanowić połączenie, więc mam szansę wypowiedzieć się tutaj na tym forum w imieniu naszej cyfrowej, dynamicznej koalicji. Bardzo dziękuję za oddanie nam głosu. My koncentrujemy się przede wszystkim na promowaniu współpracy cyfrowej. Uczestniczymy w debatach na temat tworzenia polityk cyfrowych. Zorganizowaliśmy między innymi dwa webinaria. Jeden z tych webinariów dotyczył zrównoważonego rozwoju środowiskowego, a także zmian klimatu. I drugie webinarium dotyczyło współpracy dotyczącej inkluzywnego zarządzania internetem i tworzenia takiego szerszego ekosystemu współpracy cyfrowej z poszanowaniem podstawowych wartości, które rządzą internetem. Staramy się o to, aby internet był jak najbardziej inkluzywny, włączając
rządzący, ale zarazem, aby w internecie szanowane były prawa cyfrowe i aby wszystkie strony zainteresowane, w tym ludzie młodzi, mogli uczestniczyć i przyczyniać się do rozwoju internetu jako przestrzeni, w której szanowane są prawa człowieka. Z drugiej strony nawiązaliśmy współpracę z Szczytem Młodzieży w ramach IGF organizowanego w Polsce. Ten szczyt to taki szczyt, na którym spotkały się grupy robocze, ludzi młodych i rozmawialiśmy na temat istotnych tematów, a także rekomendacji, które mogliśmy zaproponować jako przedstawiciele młodzieży. Odwoływaliśmy się między innymi do tworzenia szerszego ekosystemu, do współpracy cyfrowej, a także do tego, że konieczne jest zacieśnienie związków pomiędzy działalnością globalną w ramach IGF, a działalnością promowaną i realizowaną realizowaną przez ludzi młodych. Za kilka tygodni opublikujemy ostateczny raport z naszej działalności i zachęcamy wszystkich do zapoznania się z nim, a także do śledzenia prac naszej grupy roboczej, naszej dynamicznej koalicji, która zajmuje się kwestiami związanymi z młodymi ludźmi. Dziękujemy bardzo, Eileen. Zachęcam wszystkich także do zapoznania się z raportem. Wspominałaś także o dynamicznej koalicji do spraw podstawowych wartości, które powinny rządzić internetem. I tutaj jest z nami Oliwia, która reprezentuje tę właśnie dynamiczną koalicję. Mam nadzieję, że uda nam się zadać jej także pytanie. I to będzie pytanie dotyczące suwerenności w wymiarze cyfrowej. W dokumentach złożonych przez państwa zaznaczali państwo, że jest tutaj taki rozdźwięk pomiędzy tą ogólną koncepcją a rzeczywistą realizacją tej zasady suwerenności, niezależności w internecie. A zatem w jaki sposób państwa dynamiczna koalicja może przyczynić się do tego, aby ten rozdźwięk wyeliminować? Dziękuję bardzo. Dziękuję za oddanie mi głosu. Oczywiście jest to chyba najtrudniejsze pytanie z tych wszystkich, które zadaliśmy podczas tej sesji. Nasza dynamiczna koalicja, jak już słyszeliśmy, zajmuje się kwestiami dotyczącymi internetu i tych podstawowych wartości, na których zasadza się działanie internetu. Odwołujemy się między innymi do specyfikacji technicznych i pamiętajmy, że te techniczne specjalizacje są bardzo często bardzo istotne, bo pamiętajmy, że mówimy tutaj o sieci złożonej z różnych sieci, a jeżeli chodzi o taką strukturę, to nie możemy mówić o żadnej centralnej kontroli ani zarządzaniu tego rodzaju rozproszoną infrastrukturą, ponieważ tak naprawdę w dużej mierze tą infrastrukturą zarządzają poszczególni użytkownicy końcowi. I dlatego właśnie tak ważna jest ta suwerenność, niezależność cyfrowa. Bardzo często użytkownikom czy podmiotom krajowym wydaje się, że mają w jakimś stopniu kontrolę nad samą siecią, ale pamiętajmy, że ta sieć składa się z bardzo wielu płaszczyzn, z bardzo wielu poziomów, a zatem bardzo trudno jest ją kontrolować. Jeżeli chodzi o naszą dynamiczną koalicję, to podkreślamy, że suwerenność powinna być jedną z podstawowych wartości dotyczących działania internetu. A zatem nie możemy kontrolować niczego poza treściami, które sami tworzymy. Oczywiście jest to obszar bardzo skomplikowany i myślę, że też ten termin suwerenność cyfrowa to jest takie trochę górnolotne hasło, ale sprowadza się do takiej rekomendacji, że jeżeli tworzymy nowe przepisy, nowe ustawodawstwo, nowe regulacje, które są tworzone lokalnie, wszystkie te regulacje powinny brać pod uwagę te podstawowe wartości, którymi rządzą
rządzi się internet, tak aby jego działalność była wyważona, abyśmy nie dławili jego działania i abyśmy nie fragmentaryzowali nadmiernie internetu, tak abyśmy go nie dzielili na jakieś pomniejsze sieci, które nie będą w stanie ze sobą współpracować, abyśmy nie ustanawiali nadmiernych filtrów, które uniemożliwią współdziałanie różnych aspektów i różnych elementów sieci internetowej, tak aby każdy mógł z internetu korzystać w sposób skuteczny i mógł wykorzystywać do maksimum potencjał tej nowej technologii. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Wspomniał Pan o fragmentaryzacji i to jest bardzo istotna uwaga, ponieważ przejdziemy teraz do kolejnej części naszej sesji, która będzie dotyczyła tego, w jaki sposób scalać pewne elementy, które w jakiś sposób są rozproszone być może, a więc w jaki sposób podejmować wspólne, spójne wysiłki w ramach także naszych cyfrowych, dynamicznych koalicji. Oddam teraz głos Jennifer i tutaj Jennifer zdecyduje, komu w następnej kolejności oddać głos. Bardzo Ci dziękuję, Tatiano. Myślę, że to byłby faktycznie dobry pomysł, żeby teraz przekazać głos przedstawicielom hubów Bangladeszu, ponieważ prosili wcześniej o udzielenie głosu. Czy nas słyszycie? Niezbyt dobrze Pana słyszymy. Prosimy o powtórzenie. A może uda się zbliżyć bardziej do mikrofonu. Jennifer, czy Pani lepiej słyszy tę wypowiedź? Niestety wydaje się, że jakość dźwięku nie jest wystarczająco dobra, żeby połączyć się z przedstawicielem hubów Bangladeszu, więc może przejdźmy do kolejnego punktu programu. A zatem rozpoczynamy drugą część tej głównej sesji. Bardzo dziękuję dotychczasowym prelegentom za wypowiedzenie się na temat prac prowadzonych przez poszczególne koalicje dynamiczne. Chciałabym teraz, żebyśmy się przyjrzeli temu, w jaki sposób dynamiczne koalicje wzmacniają forum zarządzania internetem, jak możemy rozwijać współpracę cyfrową w przyszłości. I tutaj ze mną w Katowicach jest Wai Min Kwok, przedstawiciel Departamentu do Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ. Jest ze mną również Jennifer Chang. Przepraszam bardzo, jest ze mną również przedstawiciel Biura Wysłannika Sekretarza Generalnego do Spraw Technologii. Jest to pan Jason Mannion. A zatem chciałabym w tej chwili przekazać głos Markusowi, którego, jak sądzę, nie trzeba nikomu z Państwa przedstawiać. Markusie, bardzo proszę. Dziękuję, Jennifer. Rzeczywiście wspólnie z Utah, jak również z innymi kolegami, miałem przyjemność pochylać się nad kwestią koordynacji prac prowadzonych przez poszczególne dynamiczne koalicje i również opublikowaliśmy taki raport dotyczący modus operandi dynamicznych koalicji. Zastanawialiśmy się również nad tym, jak w przyszłości praca dynamicznych koalicji mogłaby się przyczynić do rozwoju szczytu IGF, również w świetle nowych propozycji wysuniętych przez sekretarza generalnego i w ramach tak zwanego globalnego porozumienia cyfrowego. Nie mam w tej chwili wszystkich odpowiedzi na zadane tutaj wcześniej pytania, natomiast raport, który zostanie opublikowany, będzie te wszystkie kwestie
obejmował, a więc będzie mowa o najlepszych praktykach, o współpracy dynamicznych koalicji, o tym, w jaki sposób możemy lepiej zintegrować pracę dynamicznych koalicji. A więc w tym raporcie naprawdę znajdzie się bardzo dużo informacji. Zachęcam Państwa do tego, żeby się z nim zapoznać. Mamy wersję pełną i wersję skróconą. Ta długa wersja może Państwa nieco zniechęcać, ponieważ ona liczy około 50 stron. Natomiast wersja skrócona, myślę, że nie przerośnie nikogo i naprawdę zachęcam do tego, żeby się z nią zapoznać. Dziękuję bardzo, Jennifer, i dziękuję, Tatiano. Bardzo dziękuję, Markusie. Sądzę, że Tatiana będzie w stanie wkleić nam link do tego dokumentu na platformie Zoom i rzeczywiście zachęcam wszystkich do tego, żeby się zapoznać z tym dokumentem. Faktycznie, jeżeli Państwo nie będą mieli czasu, żeby przeczytać całość tego dokumentu, prosimy, aby przynajmniej zapoznać się ze skróconą wersją. Markus włożył ogromny wysiłek w powstanie tego dokumentu podsumowującego współpracę dynamicznych koalicji. I teraz chciałabym przejść do kolejnego pytania. Do moich gości tutaj na scenie w Katowicach. Pierwsze pytanie będzie do Wajmin Kłoka, a mianowicie z Pana perspektywy, w jaki sposób dynamiczne koalicje mogą wzmacniać współpracę cyfrową i jaka może być ich rola w ramach Forum Zarządzania Internetem? Bardzo dziękuję za to pytanie. Witam serdecznie Panią Jennifer, jak również Tatianę i Markusa. Z przyjemnością uczestniczę w tej sesji. Inspirujące są te rozmowy na temat prac realizowanych przez poszczególne dynamiczne koalicje. Bardzo dużo się nauczyłem i jestem pod ogromnym wrażeniem tego, ile Państwo robią. Ale przechodząc już do odpowiedzi na Pani pytanie, pokrótce postaram się odnieść do raportu sekretarza generalnego na temat naszego wspólnego programu, czyli Our Common Agenda. I tutaj chcę przede wszystkim odnieść się do tego ustępu, który odnosi się do Forum Zarządzania Internetem, które ma ambicje, aby promować innowacje i reformy w przestrzeni cyfrowej. Wydaje mi się, że w tej chwili już bardzo wiele dynamicznych koalicji zajmuje się bieżącym kryzysem, ale prosiłbym, żebyśmy nie tracili również z oczu innych kryzysów, które nas dotykają. Mam tutaj na myśli takie kryzysy jak niedobór wody czy żywności, jak również kwestie cyberbezpieczeństwa. Nie chciałbym brzmieć zbyt negatywnie, więc może uderzając w nieco bardziej pozytywne tony, chcę powiedzieć, że wszystkie dynamiczne koalicje robią bardzo wiele dobra w zakresie osiągania celów zrównoważonego rozwoju i myślę, że praca dynamicznych koalicji rzeczywiście jest bardzo zbieżna z celami zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych. Natomiast jeśli chodzi o innowacje, to chciałbym tylko bardzo szybko powiedzieć, że myślę, że ciągle jeszcze powinniśmy lepiej skoordynować nasze działania. Mówimy tutaj o takim łączeniu cyfrowych kropek. A więc chcielibyśmy, żeby dynamiczne koalicje współpracowały nie tylko z agendami Narodów Zjednoczonych, ale również z innymi organami międzyrządowymi. Na przykład w ramach UNDES-a wiele w tej chwili się dzieje we współpracy z rządowymi również agendami. I jeśli chodzi o reformy, chciałbym jeszcze powiedzieć, że rzeczywiście warto jest
I o tym powiedział już Markus, że warto jest pracować nad tym, żeby rozpoznawalność naszych koalicji była większa. Ponieważ my wiemy o tym, że dynamiczne koalicje gromadzą dane, że dochodzą do nowych wniosków, ale być może ściślejsza powinna być współpraca z UNDESA, tak żeby po prostu można było lepiej promować pracę dynamicznych koalicji, żebyśmy wiedzieli o tym, co się dzieje. Bardzo dziękuję. I teraz chciałabym się już zwrócić tutaj do Jasona. Wiem o tym, że Biuro Wysłannika Sekretarza Generalnego do Spraw Technologii jest również zaangażowane w to, co się dzieje w obszarze nowych technologii i chciałabym poprosić o Pana perspektywę na temat prac dynamicznych koalicji. W jaki sposób prace dynamicznych koalicji mogą się przyczyniać do rozwoju forum zarządzania internetem? Bardzo dziękuję. Muszę powiedzieć, że moja babcia pochodzi ze Śląska, więc to jest dla mnie naprawdę osobiście ogromna przyjemność, że mogę być tutaj w Katowicach. Serdecznie dziękuję Państwu, którzy się z nami łączą o bardzo wczesnej porze dnia, na przykład z Brazylii, ale również z innych zakątków świata. To jest fantastycznie móc się z Państwem spotkać, nawet na Zoomie. I oczywiście cieszę się też, że możemy się spotkać tutaj stacjonarnie. Bardzo dziękuję wszystkim przedstawicielom dynamicznych koalicji. Wiem, że Państwo naprawdę wkładają bardzo dużo wysiłku w realizowane prace. To chciałbym powiedzieć na samym początku, że to jest praca, która jest przecież podejmowana na zasadzie wolontariatu, więc bardzo serdecznie dziękujemy za te wszystkie wysiłki. A już wracając do pytania Jennifer, chcę powiedzieć, że rzeczywiście kwestie cyfrowe stają się coraz to ważniejszym punktem programów wszystkich państw członkowskich ONZ-u. W poprzednim roku, kiedy świętowaliśmy 75. rocznicę ustanowienia Organizacji Narodów Zjednoczonych, również odbyła się taka debata dotycząca współpracy cyfrowej i podczas zgromadzenia ogólnego rozmawialiśmy również na temat współpracy cyfrowej. Ponad 30 państw członkowskich, bo ich przedstawiciele byli wówczas obecni, pochylali się nad debatą na temat kwestii cyfrowych zaufania i bezpieczeństwa w sieci, dezinformacji, poszanowania praw człowieka w przestrzeni online. A więc prace dynamicznych koalicji na pewno przyczyniają się do bardziej owocnej dyskusji. Natomiast myślę, że musimy się ciągle zastanawiać nad tym, w jaki sposób dotrzeć do właściwych osób z tymi nowymi wnioskami i informacjami. Chcemy być w stanie docierać do osób, które są decydentami, które są odpowiedzialne za zastosowanie nowych technologii i chcemy, żeby bardzo szybko można było propagować wyniki prac dynamicznych koalicji. A zatem wydaje mi się, że powinniśmy w sposób bardzo regularny przesyłać aktualizacje raportów. Chcielibyśmy, żeby właśnie do naszego biura, do Biura Wysłannika Sekretarza Generalnego do Spraw Technologii trafiały takie aktualne raporty, tak żebyśmy my wiedzieli, co się dzieje na bieżąco i żebyśmy mogli rozpowszechniać wyniki prac dynamicznych koalicji w ramach agend ONZ-u, ale również w ramach naszej współpracy z zewnętrznymi partnerami. Chcielibyśmy podczas spotkań naszego Biura Wysłannika do Spraw Technologii móc na zasadzie regularnej przeglądać Państwa dokumentację i myślę, że będziemy w stanie też oferować nasze wsparcie. Jak Państwo wiedzą, w ramach naszego biura są koledzy, którzy zajmują się na przykład przede wszystkim prawami człowieka, inni koncentrują się na kwestiach zwiększania globalnej łączności albo inkluzji, więc myślę, że takie aktualizowane na bieżąco raporty
z prac prowadzonych przez dynamiczne koalicje dla nas byłyby bardzo przydatne, ale również my moglibyśmy być źródłem wsparcia dla dynamicznych koalicji. Wydaje mi się, że to muszą być takie raporty naprawdę dość zwięzłe, krótkie. Jedna strona, dwie strony. Myślę, że to powinny być takie raporty, które poruszają określone tematy, a więc w jakimś takim podziale tematycznym. Coś takiego, co naprawdę można przeczytać bardzo szybko, łatwo się tymi dokumentami podzielić z kolegami w innych agendach. I oczywiście podczas kolejnego szczytu będziemy również mówić na temat inicjatywy sekretarza generalnego, którą znamy pod nazwą Global Digital Compact, czyli globalne porozumienie cyfrowe. I chcielibyśmy już podczas kolejnych rozmów nie zaczynać od zera, tylko wiedzieć o tym, co się wydarzyło w międzyczasie w zakresie ochrony praw człowieka, ochrony danych, poszanowania praw człowieka, większego uspójnienia treści cyfrowych, jak również ochrony praw młodzieży. Wydaje mi się, że ważne jest również to, żebyśmy słuchali głosów młodzieży, ponieważ chcemy, żeby te konsultacje były konsultacjami wielostronnymi, żeby to były konsultacje o charakterze globalnym, podczas których dzielimy się możliwymi najlepszymi praktykami, a zatem chcemy, aby głosy wszystkich interesariuszy były odzwierciedlone. Dziękujemy bardzo, Jason. Jesteśmy wszyscy pod ogromnym wrażeniem ogromu pracy, także którą wykonuje Biuro Wysłannika do Spraw Technologii. To jest dość mały zespół, ale wydaje się, że jesteście tak naprawdę wszędzie. To niesamowite. Mówiliśmy o tym globalnym porozumieniu cyfrowym. Bardzo wiele w tym zakresie się dzieje. Bardzo wiele robią też dynamiczne koalicje i na pewno z przyjemnością będziemy przekazywać Państwu takie podsumowania naszej działalności i mamy nadzieję, że te podsumowania trafią też do odbiorców poza ONZ. Będziemy chętnie właśnie przedstawić takie podsumowania naszego dorobku i naszej działalności. Teraz zwracam się do kolejnej prelegentki, Titi, która łączy się z nami przez platformę Zoom. Ona reprezentuje wielostronną grupę doradczą, czyli MAG. Czy mogłabyś proszę odnieść się także do tego, co według ciebie robią dynamiczne koalicje, aby wzmacniać współpracę cyfrową? Dziękuję bardzo. To dla mnie wielki zaszczyt móc być dzisiaj tutaj z Państwem. Współpraca cyfrowa jest niezwykle ważna, a cyfrowe koalicje mogą przyczynić się do jej zacieśniania. Jest to kwestia, o której w MAG dyskutujemy bardzo szeroko, szczególnie w ramach naszej grupy roboczej do spraw strategii zarządzania internetem. I przygotowaliśmy już nawet kilka dokumentów na ten temat. Uważamy, że te rekomendacje są niezwykle ważne. I trzeba podkreślać to, jak wartościowa jest współpraca cyfrowa. Wszyscy działamy w ramach rozległej sieci i każdy z nas koncentruje się na jakimś wycinku tego zagadnienia. Uczestniczymy w forach IGF, ale działamy także pomiędzy poszczególnymi sesjami. Można powiedzieć, że jest to taki bardzo szeroki model. Ale są też oczywiście kwestie, które można by poprawić, udoskonalić. Jedną z takich kwestii jest widoczność, ponieważ oczywiście dynamiczne koalicje robią bardzo wiele, ale powinny być może w sposób bardziej widoczny prezentować wyniki swojej pracy, powinny je podawać do wiadomości szerokiej społeczności międzynarodowej, wykorzystując różnego rodzaju sieci, w tym sieć NRI, która jest doskonałym narzędziem, dzięki któremu można by informować opinię publiczną o tym, co się dzieje w ramach dynamicznych koalicji. W ten sposób prace dynamicznych koalicji mogłyby wywierać większy wpływ, na przykład w zakresie tworzonych regulacji
i przepisów. A zatem ten wpływ jest także czymś pożądanym, ponieważ być może wtedy wkład prac dynamicznych koalicji mógłby przełożyć się na przykład na kształtowanie jakichś regionalnych programów działań, regionalnych regulacji i polityk, w tym do promowania wartości, które leżą u podstaw szczytu IGF. Uważam, że dynamiczne koalicje mają olbrzymi potencjał i rzeczywiście mogą wnieść niezwykle ważną wartość do kształtowania współpracy cyfrowej. Bardzo dziękuję, Jennifer. Dziękuję, że podkreśliłaś te bardzo ważne, istotne kwestie i właśnie te kwestie widoczności, która jest nie do przecenienia. Widzę tutaj na sali przedstawicieli różnych dynamicznych koalicji. Wiem, że przysłuchują się Państwo uważnie naszej dyskusji. Zachęcam także do próby odpowiedzi na kolejne pytania. Ale przede wszystkim, zanim przejdziemy do szczegółów, oddam głos współmoderatorce Tatianie. Dziękuję, a zatem zapraszam teraz do tego, aby na to pytanie udzielili odpowiedzi przedstawiciele dynamicznych koalicji. Podczas przysłuchiwania się odpowiedziom, między innymi odpowiedzi Jasona, przyszło mi do głowy takie pytanie. Czy pokusiliby się Państwo o to, aby zdefiniować jakieś jedno podstawowe wyzwanie, przed którymi stają dynamiczne koalicje, szczególnie jeżeli chodzi o ich rolę w przygotowywaniu przyszłych szczytów IGF? A zatem jakie mogą być to wyzwanie? Ponieważ wydaje mi się, że Jason już wspomniał trochę o wyzwaniach, a zatem zacznę od niego, ale oczywiście jeżeli na sali jest ktoś, kto chciałby coś dodać, to zapraszam. A więc takie podstawowe wyzwania, wyzwania najbardziej palące. Mark, widzę, że się zgłaszasz, ale zaczniemy od Jasona. Tak, podstawowym wyzwaniem według mnie w chwili obecnej jest możliwość sprawniejszego dostępu do wyników państwa prac. Na przykład w ramach ONZ mamy taką grupę roboczą do spraw wolności słowa, mediów społecznościowych i ta grupa przedstawia właśnie takie podsumowanie wyników swoich prac, ponieważ po prostu oczywiście nie możemy przyglądać dokładnie wszystkim punktom, które, nad którymi pracują takie grupy robocze, więc bardzo chcielibyśmy właśnie uzyskać od Państwa takie bardzo skondensowane podsumowanie tych kwestii, nad którymi pochylają się poszczególne dynamiczne koalicje. To byłoby bardzo pomocne. Ktoś wspominał o tym, że jedna z dynamicznych koalicji pracuje na przykład nad opracowaniem konkretnego glosariusza. Takie dokumenty także są bardzo ważne. A zatem myślę, że to byłby taki przyczynek do dyskusji. Nie będę tutaj już przedłużał, ale właśnie do tego chciałbym się odnieść. Jeżeli chodzi o te wyzwania, to myślę, że tym wyzwaniem jest to, że czasami trudno jest tak naprawdę dokładnie precyzyjnie określić te podstawowe zagadnienia, nad którymi pracuje dynamiczna koalicja. Zatem takie podsumowanie byłoby bardzo ważne. Także między innymi dla przedstawicieli państw członkowskich takie podsumowanie po prostu łatwo byłoby szybko przeczytać i można byłoby się odnieść do wyników prac poszczególnych grup. Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos następnemu prelegentowi, chciałabym powiedzieć, że mamy takie pytanie dotyczące naszego hubu w Bangladeszu. Jest takie pytanie, które zostało zadane przez czat, potem je odczytam, ale zanim do tego przejdziemy, oddam jeszcze głos Markowi. Dziękuję bardzo, Tatiano, za oddanie mi głosu. Witam wszystkich serdecznie, bez względu na to, w jakiej strefie czasowej się Państwo znajdują. Cieszę się, że mogę być tutaj z Państwem. I jeżeli chodzi o kilka słów wstępu, to chciałbym powiedzieć, że jestem starszym doradcą do spraw polityki w ramach dość nowej koalicji dynamicznej do spraw standardów bezpieczeństwa w internecie. Zaczęliśmy nasze prace około roku temu i w zasadzie inauguracja naszej działalności miała miejsce podczas ostatniej edycji IGF. Na czacie zamieściłem pewne informacje na temat naszej działalności.
podobnie jak mój kolega, który jest jednym z naszych wiodących ekspertów działających w ramach koalicji. Jeżeli chodzi o to wyzwanie, to myślę, że warto podkreślić, że my w naszej koalicji koncentrujemy się na konkretnych wynikach dyskusji. I chyba to wyzwanie, o którym chciałbym powiedzieć, pokrywa się częściowo z tym, o czym mówił Jason, a więc chodzi tutaj właśnie o to, żeby wyniki naszych prac trafiały pod strzechy niejako, a więc aby były one widoczne dla wszystkich zainteresowanych, bo my pracujemy między innymi nad opracowaniem jakichś zaleceń, które powinny pomóc w kształtowaniu polityk i chyba dla decydentów wartościowe byłoby zapoznanie się z wynikami naszych prac. A zatem potrzebujemy odpowiednich kanałów komunikacji, także pod auspicjami IGF, tak aby wszyscy mogli korzystać z tego, co uda nam się wypracować. Pracujemy przez cały rok. Pamiętajmy, że szczyt IGF odbywa się raz do roku, ale my pracujemy także pomiędzy poszczególnymi sesjami. I chyba sekretarz generalny zastanawia się teraz nad wprowadzeniem tak zwanego programu IGF+, który miałby obejmować działania bardziej skoordynowane także pomiędzy poszczególnymi edycjami szczytu. Ale podkreślam, potrzebujemy odpowiednich kanałów komunikacji. Podstawowym wyzwaniem jest to, aby przedstawiać wyniki naszych badań szerszej publiczności, ale także ważnym wyzwaniem może być finansowanie. Jeżeli prowadzimy jakieś badania, jakieś analizy, to finansowanie jest niezwykle ważne. Czasami jest to pewnego rodzaju przeszkoda, pewna bariera. Jeżeli chcemy stworzyć jakąś platformę badawczą, potrzebujemy finansowania, na przykład po to, aby opłacić wsparcie jakichś ekspertów. A zatem kwestia finansowania jest niezwykle ważna, ponieważ pamiętajmy, że współpracujemy z ekspertami, którzy pomagają nam na zasadzie wolontariatu, ale gdybyśmy mieli jakieś odpowiednie zasoby finansowe, moglibyśmy przyspieszyć ich pracę i sprawić, że będą się odbywały one w bardzo ścisłych naukowych ramach i dzięki temu wyniki byłyby bardziej wiarygodne, a decydenci mogliby z nich swobodniej korzystać. To jest to podstawowe wyzwanie. Będę mówił na ten temat także szerzej podczas jednej z naszych sesji jutro. Jutro po południu odbywa się taka główna sesja naszej grupy, a w piątek mamy jeszcze taką sesję networkingową, w ramach której chcemy nawiązywać kontakty, jesteśmy otwarci na jakieś sugestie dotyczące tego, w jaki sposób radzić sobie z tymi wyzwaniami. Wiem, że ludzie, interesariusze uważają, że nasza misja jest niezwykle ważna, bo ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa w internecie dla użytkowników indywidualnych, dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla innowatorów, a zatem to jest bardzo ważne. Musimy tworzyć taką odporną infrastrukturę. Dotyczy to także celu zrównoważonego rozwoju numer 9, który o tym także mówi, właśnie o takiej odpornej infrastrukturze, a także o szerszym dostępie do technologii oraz o tworzeniu takiego podejścia skoncentrowanego na przedsiębiorczości. To także wiąże się z agendą 2030, a także z programem działania na rzecz współpracy cyfrowej oraz z globalnym porozumieniem cyfrowym, o którym mówił Jason. Dziękuję. Przepraszam, że zająłem tyle czasu. Dziękuję bardzo. Oliwia, widzę, że się zgłaszasz. Zauważyłam to. Niestety nie mogę jeszcze oddać Ci teraz głosu, ponieważ widzę, że na sali są też osoby, które chciałyby zabrać głos. I jeszcze za chwilkę oddam głos Jennifer, ale chciałabym odczytać to pytanie z Bangladeszu, bo to pytanie chyba także przyczyni się do dalszego przebiegu naszej dyskusji. Jest to coś, nad czym wszyscy powinniśmy się zastanowić. Jak wszyscy wiemy, jesteśmy teraz w bardzo trudnym okresie, a zatem w jaki sposób w takim trudnym okresie zapewnić dostępną, bezpieczną i inkluzywną łączność? Bo przecież działamy w warunkach kryzysu. Czy są jakieś plany, czy jakieś rekomendacje w tym zakresie, o które moglibyśmy się pokusić podczas tej sesji? Oczywiście tutaj częściowo już odpowiedzieliśmy na to pytanie, ale być może moglibyśmy przedstawić bardziej kompleksową odpowiedź. Dziękuję. Nie wiem, czy mamy na sali mikrofon, ale chyba mamy tutaj koleżankę, która reprezentuje dynamiczną
Dwustronną Koalicję do spraw wskaźników powszechnego dostępu. Czy chciałaby Pani zabrać głos? Tak, dziękuję za oddanie mi głosu. Dziękuję. Chciałabym pogratulować wszystkim dynamicznym koalicjom. I chyba już tych koalicji mamy ponad 20. Po raz pierwszy ja mogę zabrać głos na tym forum w imieniu nie tylko UNESCO, ale także w imieniu dynamicznej koalicji. Szczególnie tej koalicji na temat wskaźników powszechnego dostępu. Już od roku prowadzimy nasze prace i dzięki współpracy oraz wsparciu Henriette, a także innych kolegów i koleżanek udało nam się rozpocząć i uruchomić nasze pierwsze inicjatywy, które są wyrazem takiego współczesnego, nowoczesnego podejścia wielostronnego. A zatem współpracujemy tutaj z rządami krajowymi, z ministrami, z przedstawicielami środowiska akademickiego, z przedstawicielami sektora prywatnego, ze społecznością podmiotów technicznych. Oni wszyscy starają się nas wspierać w naszej pracy, a zatem dostrzegam, że te dynamiczne koalicje mają do zrobienia bardzo wiele i mogą naprawdę wypracować konkretne rezultaty, konkretne rekomendacje na poziomie bardzo praktycznym. Nie chodzi tylko o to, żeby się spotykać i o czymś tam rozmawiać, co nie będzie miało przełożenia na praktyczne wyniki. Raczej chodzi o to, aby współpracować, aby przekładać te słowa na rzeczywiste działania. A to może być wyzwaniem dla ONZ. Mamy wśród nas przedstawicieli między innymi UNDES-y, a także innych podmiotów. Będziemy w tej chwili realizować nasze globalne porozumienie cyfrowe, wspólną agendę i musimy rzeczywiście zadbać o to, aby te nasze działania miały jak najbardziej praktyczny wymiar. Jednym z wyzwań, które ja chciałabym wymienić, jest finansowanie, o którym już troszkę słyszeliśmy. Finansowanie dotyczy państw rozwijających się, ale oczywiście oprócz finansowania potrzebujemy także odpowiedniej technologii, odpowiedniego potencjału, odpowiednich szkoleń, odpowiednich metodologii dotyczących pomiaru i kwantyfikacji konkretnych, skomplikowanych kwestii związanych z tworzonymi politykami. A zatem do tego także mogą przyczynić się dynamiczne koalicje. I na zakończenie, ponieważ mam bardzo mało czasu, chciałabym odnieść się do tej kwestii dotyczącej ewentualnego doskonalenia i takich wyzwań, które stają przed naszymi koalicjami. Pamiętajmy, że mamy ponad 20 dynamicznych koalicji. Każda z tych koalicji zajmuje się troszkę innym obszarem, ale mamy też pewne obszary przekrojowe i do prac nad tymi przekrojowymi obszarami mogą przyczyniać się członkowie różnych grup. A więc myślę, że powinniśmy stworzyć takie otwarte forum dla przedstawicieli tych ponad 20 dynamicznych koalicji i na tym forum ci przedstawiciele powinni mieć możliwość wymiany doświadczeń, wymiany wniosków, które płyną z ich prac i to jest właśnie kolejne wyzwanie, które dostrzegam. Powinniśmy prowadzić taką wymianę na bieżąco, jeżeli chodzi o wyniki naszej pracy. Nie możemy zamykać się gdzieś tam tylko w naszych własnych grupach roboczych. I tutaj oczywiście też zwracam się do moich kolegów z innych dynamicznych koalicji. Mam nadzieję, że uda nam się wypracować jakieś rekomendacje dotyczące tego, w jaki sposób sprawić, aby działania naszych koalicji były naprawdę dynamiczne i abyśmy mogli wywierać rzeczywisty wpływ na to, co dzieje się dookoła nas. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dynamiczna koalicja do spraw wskaźników powszechnego dostępu również wykonała bardzo intensywną pracę, zresztą we współpracy z NRI, także bardzo serdecznie za to dziękuję. I teraz wydaje mi się, że kolejnym głosem będzie głos przedstawiciela dynamicznej koalicji do spraw zrównoważonego rozwoju dziennikarstwa i mediów. Bardzo dziękuję. Świetne uwagi już tutaj padły.
I my również chcielibyśmy podkreślić kwestie zarządzania i zrównoważonego rozwoju, a także zrównoważonego zarządzania dostępnymi zasobami. Reprezentujemy dziennikarzy z całego świata. I pamiętajmy o tym, że dziennikarze przede wszystkim chcą wykonywać swoją pracę, nie są w stanie angażować się w pracę w ramach forum zarządzania internetem i dlatego dynamiczna koalicja, nasza dynamiczna koalicja chciałaby naświetlić głos globalnej społeczności dziennikarzy, natomiast nie jesteśmy w stanie zakładać, że głos każdego może być wysłuchany. I dlatego wydaje mi się, że tutaj dynamiczne koalicje mają naprawdę ważną rolę do odegrania. Ważne jest to, żebyśmy współpracowali na przykład z Dynamiczną Koalicją do Spraw Zaufania. Jutro będzie taka sesja, która będzie dotyczyła uczciwości i zaufania w świecie mediów. Myślę, że powinniśmy wspólnie porozmawiać o tym, w jaki sposób na przykład moderować treść cyfrową, treść online, jak tworzyć algorytmy, jak zwiększać zaufanie do branży medialnej i do dziennikarzy. Chcemy zajmować się takimi kwestiami jak równość płci, jak równy dostęp do praw cyfrowych, jak zwalczanie dezinformacji. W tym roku właśnie będziemy zajmować się przede wszystkim kwestią dezinformacji w sieci. A więc chciałabym zaprosić Państwa do tego, żeby się zaangażować w nasze prace. Będziemy mówić również o tym, w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na naszą pracę, jak branża medialna mocno została dotknięta przez konsekwencje pandemii, jednocześnie jakie były konsekwencje technologiczne tego kryzysu. I właśnie tym się będziemy zajmować w ramach naszej dynamicznej koalicji. Bardzo dziękuję. Widzę, że ktoś się jeszcze zgłasza tu na miejscu w Katowicach. Niestety mamy bardzo mało czasu, więc bardzo proszę o zwięzłe uwagi i proszę też powiedzieć, jaką organizację pan reprezentuje. Przyjechałem z Nigerii, nazywam się Baba Gana i jestem przedstawicielem Forum Zarządzania Internetem w ramach Ministerstwa Gospodarki Cyfrowej w Nigerii. Chciałbym zapytać się o to, czym zajmuje się dynamiczna koalicja w Afryce, a konkretnie w Nigerii. Czy dynamiczna koalicja wchodzi w jakieś partnerstwa z organizacjami o charakterze krajowym bądź też regionalnym, a zwłaszcza z NRI? W Nigerii odbywa się też Krajowe Forum Zarządzania Internetem pod nazwą Nigeryjskie Forum Zarządzania Internetem, więc chciałbym się zapytać o to, jak możemy nawiązać współpracę z dynamicznymi koalicjami. Bardzo dziękuję za to pytanie. Już usłyszeliśmy od wielu przedstawicieli dynamicznych koalicji, że współpracują z NRI i myślę, że ta współpraca z kolegami w Nigerii może być jeszcze bardziej pogłębiona, jestem tego pewna, ale teraz już chciałabym bardzo szybko przejść do Henriette Esterhuizen, bo chcielibyśmy, aby opowiedziała o współpracy wielostronnej z perspektywy grupy doradczej. Bardzo dziękuję. Przepraszam, że dołączyłam z opóźnieniem do tego spotkania. Chcę powiedzieć rzecz następującą. Dynamiczne koalicje wykonują naprawdę niezwykłą pracę. Ja jestem autorką wstępu do dorocznych raportów dynamicznych koalicji, co oznacza, że ja osobiście musiałam te raporty przeczytać i jestem pod ogromnym wrażeniem. Myślę, że dynamiczne koalicje i ich wysiłki powinny być rozpowszechnione, że praca dynamicznych koalicji powinna być po prostu
lepiej rozpoznawalna. Niestety dynamiczne koalicje nie mają takich zasobów jak na przykład sekretariat IGF, dlatego warto jest budować takie zdolności i zasoby, żeby dynamiczne koalicje były lepiej rozpoznawalne. W tej chwili sekretariat IGF wspiera dynamiczne koalicje, ale potrzebna jest jeszcze większa współpraca, większe wsparcie, ponieważ wnioski, które płyną z prac dynamicznych koalicji, są naprawdę bardzo istotne i wydaje mi się, że to muszą być takie kwestie, które są faktycznie omawiane na forum wielostronnym, w którym udział biorą przedstawiciele rządów, przedstawiciele branż i przedstawiciele agend ONZ-owskich. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za tę perspektywę ze strony Rady Doradczej. I teraz już przekazuję głos Tatianie. Wydaje mi się, że ktoś się jeszcze zgłaszał na Zoomie. Tak, bardzo serdecznie przepraszam, ponieważ kończy nam się czas, ale myślę, że ważne jest to, żebyśmy jeszcze przekazali głos dwóm osobom, które z cierpliwością czekały na mikrofon. To będą już dosłownie takie podsumowujące uwagi, a potem kończymy. Bardzo dziękuję. Właściwie trudno jest powiedzieć coś nowego po Henriette. Chciałbym się zgodzić z tym, co powiedziała. Myślę, że to jest naprawdę bardzo ważne, żebyśmy wykorzystali potencjał sprawozdań dynamicznych koalicji. Pamiętajmy, że wolontariusze wykonują pracę nieodpłatną, ale pracują na rzecz takich kwestii, które są bardzo bliskie ich sercu, traktują to jak misję i wyniki ich prac powinny być rzeczywiście lepiej nagłośnione. Ja się tutaj całkowicie zgadzam z Henriette. Ważne jest to, żeby wnioski, które płyną z prac dynamicznych koalicji, były przedmiotem właśnie bardziej wielostronnych debat. I jeszcze chciałbym dodać, że podczas wielu szczytów zarządzania internetem, mam tutaj na myśli takie fora krajowe, jak również regionalne, zaangażowani są wolontariusze, ale liczba wolontariuszy spada. Być może to się wiąże również z pandemią COVID-19 i to jest również takie wyzwanie, z którym będziemy musieli sobie poradzić w przyszłości. Bardzo dziękuję. A zatem Tatiano, jeszcze Marianno, przepraszam, jeszcze tobie przekazuję głos. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tej sesji dotyczącej prac dynamicznych koalicji i postaram się bardzo zwięźle opowiedzieć o tym, co my możemy zrobić jako przedstawiciele dynamicznych koalicji we współpracy z Forum Zarządzania Internetem. A zatem rzeczywiście chciałabym powtórzyć to, co już tutaj padło, że mianowicie potrzebujemy większego wsparcia materialnego i potrzebujemy również takiego bardziej formalnego uznania wyników prac dynamicznych koalicji. Bez względu na to, jak prowokacyjne, jak kontrowersyjne mogą być wnioski płynące z naszych sprawozdań, chcielibyśmy, żeby wyniki naszych prac były w sposób formalny uznane. Pamiętajmy, że Forum Zarządzania Internetem to bardzo szczególna dziedzina działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych i chcielibyśmy mieć udział w tym procesie. Oczy nas wszystkich skierowane są w tej chwili na globalne południe. Wszyscy mówimy o tym, że dostęp do sieci musi być bardziej inkluzywny, bardziej powszechny. Ale żeby to osiągnąć, musimy prowadzić prace wielopoziomowe, wielowymiarowe i w ten sposób właśnie przebiega działalność również dynamicznych koalicji. Myślę, że agendy Narodów Zjednoczonych mogą zdziałać bardzo wiele we współpracy z organizacjami z państw członkowskich.
I na koniec chcę powiedzieć bardzo dziękuję za fantastyczną pracę wykonaną przez Dynamiczne Koalicje. Myślę, że to jest prawdziwie pionierska praca i bardzo jestem wdzięczna za to, że udało się zorganizować sesję dotyczącą Dynamicznych Koalicji w ramach tegorocznej edycji IGF. Bardzo dziękuję. Już otrzymałam sygnał, że musimy kończyć, więc dosłownie ostatnie słowo komentarza. Bardzo proszę. Chcę powiedzieć, że musimy cały czas pracować nad bardziej zrównoważonym rozwojem przestrzeni cyfrowej, że musimy wzmacniać powiązania pomiędzy organizacjami międzynarodowymi i agendami ONZ oraz myślę, że musimy działać bardzo dynamicznie, bo te zmiany muszą zostać wprowadzone naprawdę szybko. Bardzo dziękuję i już przekazuję mikrofon Jennifer, a ja z kolei chciałabym udzielić głosu Jasonowi. Ja powiem tylko bardzo dziękuję. Dziękuję za wszystkie wypowiedzi. A jeśli chodzi o wsparcie materialne dla Dynamicznych Koalicji, to chcielibyśmy przede wszystkim wiedzieć, o jakim poziomie finansowania mówimy. Jeżeli ta dyskusja będzie nieco bardziej konkretna, to być może my jesteśmy w stanie wysunąć nasze propozycje dotyczące wsparcia finansowego. A po drugie, chciałbym powiedzieć, że Dynamiczne Koalicje wypracowały naprawdę już bardzo konkretne wnioski i myślę, że zbudowały taką nową bazę wiedzy. I dlatego chciałbym powiedzieć, że we współpracy z naszym biurem i z sekretariatem Forum Zarządzania Internetem moglibyśmy też zawiązać taką platformę współpracy z przedsiębiorstwami, uniwersytetami, jak również z dziennikarzami. Można byłoby się zastanowić nad tym, w jaki sposób ułatwić dostęp do sprawozdań Dynamicznych Koalicji, ponieważ Dynamiczne Koalicje wykonują świetną pracę, ale nie zawsze mamy łatwy dostęp do wniosków, które płyną z tych prac. Myślę, że Dynamiczne Koalicje mogłyby też na przykład być odpowiedzialne za szkolenia, mogłyby dzielić się tą wiedzą w ten sposób, budując nowe zdolności w obszarze cyfryzacji w różnych branżach. Bardzo dziękuję i teraz już przekazuję głos Wajmin Kłokowi. Bardzo dziękuję, Jennifer. Ja chciałbym również odnieść się do tego, że należy bardziej zaangażować sektor prywatny w tę debatę. Mam tutaj na myśli prywatne firmy, również duże firmy big techowe. I myślę, że właśnie tak, ten sektor przedsiębiorców technologicznych mógłby się zaangażować w pracę Dynamicznych Koalicji. Zgadzam się również z tym, co powiedział Jason, że nowe kompetencje wypracowywane przez Dynamiczne Koalicje mogłyby być bardzo przydatne również dla przedstawicieli świata nauki, jak również dla środowiska dziennikarzy. Ale wydaje mi się, że tym brakującym elementem jest przede wszystkim zaangażowanie sektora prywatnego i wydaje mi się, że to jest takie duże wyzwanie w ogóle w kontekście Forum Zarządzania Internetem. A więc myślę, że Dynamiczne Koalicje, również we współpracy z UNDES i innymi agendami ONZ, mogłyby się jeszcze lepiej przyczyniać do kształtowania nowej przestrzeni cyfrowej w przyszłości, a zwłaszcza pod hasłem globalnego porozumienia cyfrowego. Bardzo dziękujemy. Dziękuję za wkład ze strony wszystkich Państwa, tych, którzy są z nami tutaj w Katowicach, jak również tych, którzy łączą się z nami online. Serdecznie dziękujemy również tłumaczom i zespołowi technicznemu. Pamiętajmy, że Dynamiczne Koalicje będą prezentować swoje prace również w sposób bardziej szczegółowy podczas poszczególnych sesji w ramach IGF. Więc zachęcam do tego, żeby Państwo zajrzeli do programu. Bardzo dziękuję.